w to miejsce przychodziłem już jako dziecko. Nie było wtedy nikogo tutaj. No oprócz kilku spotykanych raz czy dwa razy do roku miejscowych, jak to się mówi. No jak zacząłem przychodzić, to przyjezdna gawieć zobaczyła, że przychodzę i pomyślała sobie, że jakieś ryby tu są. Coś mówiłem, ale ja tu bardziej przychodziłem, bo kawałek piaseczku, tak wiecie, ustronnie, jak już zwałkę oczywiście zrobili, bo jak nie było zwałki, to nikogo nie było. No i zaczęli się schodzić i wydeptali to miejsce, słuchajcie. Zaczęła się syfilis, zaczęło się rąbanie krzaków, drzew, nawet na dużych drzewach siekierą zrobili wielkie takie wręby. Sraluchy, szczaluchy, śmiecie, butelki, zbite butelki, powrwane różne, niepotrzebnie, słuchajcie, gałązki. Jezu, czego tutaj nie było? Słuchajcie, ile ja tutaj śmiecie stąd zabrałem, to teraz to chyba przez te lata by ciężarówkę zjadł. Słuchajcie, ja nagle to spotkałem, ja mówię, co tu się stało, jak wszedłem na spacerek z psem? Czy tu się tak łyso zrobiło? Przecież no, to nie ma tak, żeby trawę zadeptać. Nie ma takiej możliwości. On mówi, no ja randapem polałem. Kurde. To nie dość, że powycinał te wiklinki, tutaj tak łyso zrobił. Tu nawet to wszystko, to co bupra, to co człowiek, to widać jest różnica. To jeszcze dojebał randapem, rozumiecie? Po prostu dzicz na dwunożna dzicz. No i tak te stacje mówią im, tak, randap jest nieszkodliwy, tak. No to wziąłbym go, siadaj, kurwo, masz szklane i pij, jak jest nieszkodliwy. Bo to inaczej nie można z taką swołoczą. Korwin powiedział, że 15% ludzi to ludzie okej, okay, a reszta to z hołota głupki. No ja się z nim nie zgadzam, ja się z nim w ogóle nie zgadzam, dlatego że, jak wiecie, jak już mówiłem, ci co wiedzą, 5% mniej więcej inteligencji zostało po II wojnie światowej. Ta inteligencja po II wojnie światowej przez komunę, przez bolszewików cały czas była domordowywana i również do dzisiaj jest spychana na margines. Dlatego uważam, że jeśli powiemy 2% plus minus z tolerancją, to uważam, że to będzie wszystko. Dlatego, że tej inteligencji nie pozwolono na rozwój po II wojnie światowej. I dzisiaj też nie pozwalają. Spójrzcie, co się dzieje w sprawach wagi państwowej. Prezydent obecny, premier, ministrowie wpuszczają do siebie na salony a przedstawicieli plemion. Uczestniczą jeszcze na terenie Polski, uczestniczą w obrzędach plemiennych. To jest anormalność. A niska półka, czyli na przykład taka jachira, stonoga. Zobaczcie, czym jest internet i media są zajęte. Jachirą, stonogą. Ludzie. Jakaś taka przyprószona. I ona napełniła wannę. Nie? Mlekiem nasypała do tej wanny jakichś chrupków czy czegoś amerykańskich, zanurzyła mordę w tym mleku, czy ja nie wiem, nie masz, w tej cieczy i żarła to. No i to było tyle milionów obejrzeń, że aż się z nią Obama spotkał. Obama i ona to jest ta sama liga. Morawiecki, stonoga, jachira czy Duda to jest ta sama liga, rozumiecie? Od najwyższej półki, tylko to wcale nie jest wysoka półka. Muszę cię niestety, roślinko, tutaj nie złamać, a o, przytwierdzić. Zrozumcie to. Swołocz od góry do samego dna. Mógłbym kręcić filmy. Mógłbym kręcić filmy, na których bym zarabiał grubą kasę. Nie wiem, zainwestowałbym powiedzmy jakieś pieniądze w lepszy sprzęt, w przewodnika filmowego, w człowieka, który by mnie nauczył przez miesiąc pewnych rzeczy, tak? To nie byłyby jakieś duże pieniądze w porównaniu z tym, co bym za chwilę zarabiał. Ale powiem wam, nie,
jest to moją misją. Nie jest to moją misją, żeby wam pokazać i żebym miał oglądalność 300 tysięcy. Jak zawiązać haczyk, jak złowić suma, jak złowić bolenia, rapę. To samo? Czy bersza? No i jeszcze lepszą oglądalność bym miał, jakbym zaprosił jakiegoś mafioza na przykład byłego na ryby. Mafia.pl i tak dalej, tego. Nawet wiem, ile zarabiają z tego. No bardzo ładna kasa, bardzo ładna kasa. Nie jeden duży sklep wędkarski chciałby mieć taką kasę miesięcznie. I można. Całkiem nie jest to jakiś wielki nakład. Trzeba po prostu troszeczkę się przyłożyć. Każda branża przesiąknięta i przeniknięta jest obłudą, hipokryzją, krętactwem, łachudrostwem, przebiegłością. I powiem wam, że nie mógłbym uczestniczyć w tym, sprzedając jak prostytutka, jak zwykła putana, swoje serce. Bo dla mnie ważniejsze jest, jak wam opowiem, dlaczego ta gałąź została przez jakiegoś bydlaka złamana. Zobaczcie, ona tutaj troszeczkę, widzicie, troszeczkę puszczała soki, ale ona już jest w 90-80% uschła i dalej by nie dała rady. Ona na 1, 2, na 4, na 5 odnóżkach miała tylko 3 liście. Już dalej by nie przeżyła. Bo idzie taka łachudra, że ma maczetę i ścina po drodze, bo on musi mieć przejście. Ta łachudra, ta społecz, rozumiecie? Przecież można. Ja rozumiem, że zdarza się, że człowiek coś złamie, połamie. Ale przecież drzewa to są... Drzewo to jest najwyższa forma roślinności. Drzewa między sobą się porozumiewają, tak jak ludzie. Drzewa między sobą walczą, tak jak ludzie. Drzewa się leczą, drzewa pomagają. Ale kto to wam powie? Kto? Ta swołocz? Między innymi w Polsatach, w TVN-ach, w TVP Info, w programach internetowych, między innymi wędkarskich, ona wam pokaże, ta swołocz, jak ma 5 czy 6 sumów wielkich po 2 metry i dłuższe. I oni leżą przy tych sumach. To znaczy, że co, złapali 5 sumów na raz? Zdarza się, że ktoś ma na jednej łódce czy na jednym odcinku łowieckim są 2 sumy. Zdarza się. Rzadko, ale zdarza się. Czyli reszta sumów była trzymana na agrafkach albo na pętlach. Więc nie mówmy o jakimś hobby, tylko o normalnym mięsiarstwie, przetrzymywaniu wielkich ryb, starszych niejednokrotnie niż te łachudry, które łowią te ryby, a potem się chwalą, a potem swołocz, ta 98% swołoczy. A nie rozumieją właśnie tego, nie rozumieją tej koszulki i nigdy tego nie zrozumieją, dlatego, że mają takie połączenia neuronowe, a nie inne. I żadna organiczna praca, ciężka praca w kamieniołomach, przy mule na przykład też, nie zrobi z nich ludzi. Dlatego powinni zamknąć mordy. Nie wolno takim się odzywać. Tacy kiedyś, za czasów monarchii, powiedzmy, za czasów naszych królów, nie mieli prawa głosu. In the court of the Crimson King. Ja nie mówię o dworze. Ja mówię o normalnym zaścianku. Mili, tak się składa, że wczoraj dostałem pozew od, jak to nas napisali w pozwie, od wykwalifikowanych przewodników wędkarskich. Mili, 3 słowa. Wykwalifikowany, nie do ojca Rydzyka,
obecnie. Oglądają nas miliony, tak? Mam na... Kwalifikacje już widzieliśmy. Przewodnicy. Przewodnicy to jest... Kto to jest przewodnik? Przewodniczy. Idzie na przodzie. Prowadzi. Taki pasterz, tak? To jest przewodnik. Uczy. Edukuje. Naucza. Dokształca. Kształci. To jest przewodnik. Ale widzieliśmy. Bo trzecie słowo. Wędkarscy. Ja na tym filmie nie widziałem wędkarstwa. Zatem mili, jakie są banialuki, jakie są dyrdymały, jakie bełkoty w tym pozwie, to powiem wam, że gdybym, no ja, bałwochwalstwo przemawia przeze mnie, ale będąc w przedszkolu, wstyd byłoby mi coś takiego przedstawić pani w przedszkolu. Lany boskie i takie banialuki idą do sądu. To jest chore, ale bardzo, bardzo dobrze. Niech ludzie, niech cała Polska zobaczy, co to są wykwalifikowani przewodnicy wędkarscy. Czego nie robi się dla wybielenia swojej i tak zbrukanej już twarzy, imidżu, imażu. Czego się nie robi? Ale jeszcze raz powtarzam. Nie ze mną te brunery numer. Ja myślę, że najbardziej pikantne kawałki to usłyszymy na sali sądowej. A jeśli sąd nie pozwoli na nagrywanie, bo ma takie prawo, trudno, to ze stenogramu. Przewodnicy rybaccy pokrzyżowali mi plany. A dlaczego? Dlatego, że byłem pewien, że w końcu tej zimy dokończę swoją książkę. Trzecią swoją książkę. I dzięki panom wykwalifikowanym przewodnikom rybackim nie jestem w stanie skończyć tej książki. Dlaczego? Rozdział będzie nosił tytuł WPR. WPR. Wykwalifikowani przewodnicy rybaccy. I gruby to będzie rozdział. I taka będzie moja książka o wędkarstwie, a nie o holowaniu ryb, namierzaniu ich, smażeniu, przetrzymywaniu, mordowaniu. No potrafią na żywca użynać rybom łby, rozumiecie, na czajce, no słyszałem, no jakaś łachudra użyna łby. No przecież jakbym to zobaczył, to no nie wiem, no być może już bym nie uczestniczył w procesie cywilnym, a w procesie karnym. No jak po prostu można coś takiego robić? Jeśli chcesz wziąć rybę, to ogłusz ją, a nie użynaj jej łeb na żywca, skurwysynu. Świt. Ten dym nad wodą. Smoke on the water. Made in Japan. Te słońce wschodzące to jest inny odcień czerwieni niż zachodzące słońce. Upał! Mróz! Zawieja! Huragany, niskie chmury, deszcz, który idzie, który przyszedł, który odchodzi, bąble grube na wodzie. Ta ryba, która potrafi też w czasie właśnie grubego deszczu atakować. Nie wiem, czy ktoś z was widział, jak są wspaniałe czasami, nie będę podpowiadał, bo wtedy się nie boi. No, 100 rzeczy jeszcze pewnie zapomniałem, nie? No. Te lipcowe na przykład, te chmury takie jak baranki płyną sobie, nie ma wiatru, jak gorąco. To jest, kochani, wędkarstwo. To jest przyroda. Dla mnie. Ja kocham każdy rodzaj życia. To jest życie, to jest coś wspaniałego.
ale nienawidzę. Nienawidzę. I nienawiść to jest bardzo dobra cnota i cecha. Nienawidzę zła. I zło tępiłbym, powiem krótko, błagaliby o transport do Auschwitz. Stawiam skrzynkę, że był to drapieżnik, bo na obszarze kilometra wszystko się podorwało z ptactwa do góry. Ale nie widzę skubanego. Jakby był to bielik, to bym go widział na górze. Musiał szybko wefrunąć w areał tutaj, po prostu jakiegoś może słabszego ptaka, czy zaskoczenia chciał złapać i wszystko się poderwało. Ptactwo. I teraz będę was, mili, informował na bieżąco, jak zachowują się, jak reagują służby, polskie służby, na dokonania, ja cały czas zapominam tego skrótu, WPR, Wojewódzki Przegląd Racjonalizatorski. Wymienię wam cztery gazety. Wiadomości Wędkarskie. Wędkarski Świat Spinningu i Muchy, nie wiem jak się nazywa. WMH, czyli Kapon i reszta. I jeszcze teraz jest 360, tak? Jeżeli pominąłem jakąś fajną gazetę, może być to gazeta, słuchajcie, jakaś lokalna, dopiero, że tak powiem, rodząca się, gazeta, która nie może się przebić, podajcie mi jakieś portale internetowe. Tak płynąc tą łódką i trzymając tak wędkę i tam ta linka, tak, co pan robił tak na odległości, nie wiem, 100-200 metrów? Ja testowałem przynętę. Tak. Czyli pan testował przynętę praktycznie codziennie od momentu, kiedy trolling był zakazany w okręgu mazowieckim. Tak. I pan tą przynętę testował na przykład na odległości kilkuset metrów przez kilka godzin dziennie, kilkanaście. Tak? A no to przepraszam, no to jest ok. Moim zdaniem tak może być. Czy ten nóż, który wbił pan 20 razy, już się denerwują, widzicie? W klatkę piersiową i 16 razy w serce, to jak to było? A oskarżony mówi, to był test ostrości noża.